Cześć, z tej strony Kasztan, witam serdecznie na późnym streamiku. Hejka, Yuri. Jesteśmy trochę później, bo byłem bardzo zajęty dzisiaj wieczorkiem. Mianowicie projektowałem kuchnię. Także nie ma co przeciągać, kończymy te gotycze. Let's go then. No, tutaj powiedz, no nie działa, siemanko Zeniu. Czy mnie słychać dobrze? Wszystko jest okej. Chyba tak, nie? Dobra. Jak kogoś odblokować na Twitchu, bo koleżankę zablokowałem? Nie mam pojęcia. Łoty kuźwa z kamerze, siema. Siemanko Zeniu. Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie. Jeszcze tylko na Discordzie napiszę. Nic się w związku z tym nie zmieni. Siemanko Gałczo, siemaneczko. Byłem zajęty w rzeczy samej. Byłem zajęty, projektowałem kuchnię. Ale już jest git. What the fuck is that? To jest nieskończona mikstura, magiczna mikstura, nieskończona. Ej, nieskończona mikstura zręczności. Guys, wspaniałe. Kocham Gotika. Kocham Gotika. Ile tego było? Ej, a może ja muszę mieć po prostu tą zręczność? Ej. Ile jest 3 razy 19? 57, nie? A 57 mi brakuje do 70. Może to jest potrzebne tutaj, żeby, nie wiem, akrobatykę mieć może, nie wiem, akurat na zakończenie net wrócił. A. Dobry wieczór, Wilk. Siemaneczko. Co tam słychać? Co tam słychać? Jak tam w ogóle poniedziałek, czaty? Aha. Ostroj z przytupem. Powiem ci szczerze, że mój też ostroj z przytupem. Bardzo udany dzień. Wieczór trochę wolniejszy, ale dzień bardzo udany. Ale się dzisiaj wnerwiłem, mam możliwość mieć 3 razy szybszego neta, muszę czekać jeszcze pół roku, żeby aneks domowy zrobić. Nie przyspieszą ci tego neta? Tak o? Serio? Seriously? Nie możesz się z nimi ugadać? Bo ty masz od jakiegoś prywaciarza internet przecież, nie? No to nie możesz się z nimi dogadać? Aha. To jacyś dziwni oni są. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. No rozumiem, no ale wiesz, to jest prywaciarz, nie? No to wiesz, mógłby jakoś tam... Zwłaszcza, że tam wspominałeś, że tam z nimi tam dobrze śpisz, że tak powiem. Byłem dzisiaj, nic nie zrobiłem. Aha, no to szkoda. To szkoda. Panie, magia jako łowca? To nie jest magia, to jest wsparcie, to jest support od Beliara, wiesz? Jedynie. Git na mnie taki level? Jaki level, Yuri? Bo nie doczytałem czegoś. Ja ostatnio też dzwoniłem, czy mogę do gigabita przyspieszyć mój internet, ale no niestety.
11 level, 12? No nie jest tak źle. Dwa ugorzeń. What? What? Ej, co się dzieje? Co się dzieje? No, ale ewidentnie coś z Gothiciem się stało. No, ale coś ewidentnie z Gothiciem. Kurczę. Co się wydarzyło z tą grą? Serio? Jakiś bug jest? Pod koniec gry? Naprawiłem narys, aby się zepsuł i mi się chciał od magu wody mnie zabrać. Tam gra się w gorszych FPS-ach z gry. No, no pewnie, że się grało. Nie no, coś jest, coś Gothic złapał jakąś zawieszkę. Mam nadzieję, że to nie ta mikstura zręczności. To jak ta gra będzie się teraz wysypywać, to ja nie wiem, ej. Nie, no raczej nie będzie. Tak, puszczę z YouTube jak ćwikło. Swoje wszystkie gameplaye puszczę z YouTube'a. O ja. Adanas był kobietą? Ja nie wiem, czy Adanas był kobietą. Chyba nie. A, bo stawka jest taka sama za nią, tak? No tak to jest z umowami, nie? Ale teraz dużo firm daje umowy na czas nieokreślony po prostu. Możesz w każdej chwili zrezygnować albo plan zmienić. Jo, widzę, że do końca się zbliżamy. Tak, zgadza się. Zbliżamy się do samego końca. Jesteśmy na dworze Irdora. W gierce, co nazywałaś Argania, tam gadali, że Adanus to kobieta. Co ty gadasz? Serio? Nawet nie pamiętam. No rozumiem, Zeniu. Ja zrozumiałem już sytuację po tam pierwszym zdaniu chyba. No niestety, kurde mać, Arkania to aż taka zła jest? Jacyś silniejsi ci wrogowie na tym dworze Irdorat. Ja w ogóle nie mam żadnych mikstur szybkości, jak mnie to denerwuje. Pytanie, czy oficjalne Arkanie zaliczyć do lore gry. No ktoś wczoraj wspominał na czatkach, że to nie jest oficjalnie Gothic już od jakiegoś czasu. Że to nie jest część kanonu. Dlaczego nie? Dlaczego to nie jest lore? Dlaczego to nie jest kanon? Bo to był kanon, jak to wychodziło. To dopiero od jakiegoś czasu nie jest kanoniem. Nie, nie, nie. Nie od samego początku. Od samego początku był.
bo to się na początku nazywało Arcania The Gothic Tale, a teraz oni właśnie to się odcięło od kanonu i się to nazywa Arcania Complete Tale. Ktoś o tym wspominał wczoraj, kurczę, niech ten ktoś się pojawi z powrotem. Nie ma czego plądrować. I to wytłumaczy. Na początku to był kanon, a po kilku latach to właśnie coś tam się z prawami zesrało i to już jest odpięte od kanonu. Niekanoniczny gothic. Jak normalnie z tymi komiksami Star Warsów. Dobra, nie przeżyję tego. Ja tak wiedziałem od dawna, że Arkanie nie można wiązać. No ale no bezpośrednio nawiązuje do innych gothików. To jest kontynuacja. Trójki przecież. Będziemy ogrywać Arkanie, to będzie śmiesznie. Panowie, ile masz armora, że cię tak jedzą? Panie, dużo właśnie, mam bardzo dużo. 195. To jest... przypominam, że... mało? Przypominam, że to jest noc kruka. Przecież przeszliśmy razem First Templar, Zeniu. Masz zaniki pamięci? Witam, witam i o zdrowie pytam. Siemanko Daisy, jak tam samopoczucie, jak tam humorek? Lepiej, gorzej? Poka, jaki masz pas. Ej, właśnie, ja mam pas jakiś zbombany chyba założony. Pas najemnika. Mam jakieś w ogóle gówniane pasy. My w to graliśmy, jak jeszcze miałem 860 GT. My w to graliśmy, jak ja miałem 960 GT, panie. Tutaj właśnie takiego od trzech dni tutaj wpada na streamki Krzaczek i sobie złożył właśnie retro kompa za około stówę niedawno i Core 2 Duo 8600 bodajże ma tam, czwóreczkę RAMu i 950 GT. No idealny do retro gierek komputer, nie? A jeszcze nawet można w coś pograć ten, nie? Ale XP-ka tam postawił, ale no, normalnie można pograć jeszcze w coś nowszego, nie? Fajny komputer. Zeniu, ty to ze wszystkiego ciśniesz, nie? Właśnie fajny jest taki komputer do retro gier trochę lepszy. Żeby te gry chodziły dobrze, ale stabilnie. No, z wudu, tak. Odpal gotika na wudu, to chyba ci się spali to wudu. Spali ci się, kuźwa, na oczach twoich własnych. I powiesz, ło, co się stało? No, gotik to nie retro. Gra ma 20 lat, to nie retro. Rzeczywiście to nie retro. Od kiedy jest retro? Od 25 lat czy od 22? Jaki jest standard na określenie czegoś mianem retro? Czasowy. Jak twórca zaliczy dętkę, no chyba tak. Zaliczył jeden z głównych projektantów jakiś czas temu. Retro to na przykład gry DOS-owe, ale... Co jest... Przedstaw mi definicję retro. Czemu czarno widzisz? Dobrze idzie? Co ty gadasz? No to ładnie, Daisy. Dobrze. Dlaczego gry DOS-owe to retro, a gry na przykład już Windowsowe sprzed 20 lat to nie jest retro?
Retro. Termin używany do określania elementów współczesnej kultury, które pochodzą od lub są świadomą imitacją trendów w modzie, światopoglądzie, zachowaniu typowych dla niedalekiej przeszłości. Niedalekiej przeszłości. Ja myślę, że 20 lat to jest niedaleka przeszłość. A podaj z angielskiej w wiki definicję. Wiem, że dopiero początek streamka, ale zaraz wracam. Guys. Okej, już jestem. Fałszywy alarm. O, nie ten, nie ta scena. Dobra. Retro style is a style that is imitative. To jest to samo co ten polski. It's typically for the two decades that are 20 or 30 years before the current one. Zeniu. Masz odpowiedź. Czyli gothic to jest retro. Już można spokojnie zaliczać to do kategorii retro. Chociaż dwójkę nie. Kasztan, co sądzisz o tym? O czym? Nie wiem, dla mnie retro to musi być era. Nie no, gothic to jest już retro, no guys, kurczę no. To sądzę o tym, żeby cię narysować? Możesz mnie narysować. Możesz robić, co ci się żywnie podoba. Masz wolną wolę. Takie mam staty. Siłę jeszcze sobie podniosę, nie? No, ze szponem Beliarem, Beliara nie trzeba więcej. Szkoda, że nie mam mikstur szybkości. Przydałyby się. Teraz będę łaził. Ja nie wiem, czy dzisiaj skończymy ten... Wydam, spokojnie, ojciec Gałcza. Wydam. Pójdę tutaj do pierwszego checkpointu. W sensie do Pedra dojdę i wydam. Obiecuję. Obiecuję, że wydam. No ale co ta siła mi właściwie daje? A to ci magowie tak mi zjeżdżają HP. Kurczę, ja się za... Jeżdolat nie jest długi jakiś. No wiem. Ale siła... damage...
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hello, hello, we are back online, guys. Chyba trochę więcej niż 15 minut, ale wybaczcie. Co tam, żyje tu jeszcze ktoś? Ja się nie tłumaczę. Czy ja się tłumaczę? Dobra, elitka padła. Co wy tak we mnie nie wierzycie, że ten Irdorat mnie tak pokona? Przecież to są ci sami orkowie, co byli w Górniczej Dolinie. Po prostu większe grupy ich tutaj są. Przy okazji, jeszcze tak wspomnę, co do retro, to nas jakby nie było kosztem siedzieli prawie dekada, więc mamy trochę inne wyobrażenie retro. Być może. Marillion, siemanko, dobry wieczór. Witaj bardzo serdecznie. Jeszcze Gothic. Ale mam nadzieję, że już ostatni. Powieki na tym kanale, jak wrócę to za 5 lat, to dalej będzie. Niczego tu nie znajdę. Może akurat. Esteban bandytów postanowił wejść na sufit się podczas walki zablokował. No typowy gotik. Czego ty się od Gothica spodziewasz po Gothicu? O. Chlebek, zobaczcie sobie, piekli chlebek przy ognisku. Pyszny, świeży chlebek. To wyciągnął miecz. Kurde, to ten elita mi takie chopsy płacił. No, wróciłem, Daisy. Wcześniejszy Yuri? Pirat ten, co pilnował chaty Grega, podczas zaczął się kręcić pod schodami. Typowy gotik. Co mam ci na to odpowiedzieć? 13 tysięcy, no zobacz. Jeszcze 4 razy tyle i masz prawie... No, tego. VIP. Yuri, bardzo dużo nazbierałeś w ogóle przez ten krótki okres czasu. Witamy w grze za budżet dwóch zupek Knor. Rejtujesz. Nie no, ja myślę, że ten budżet jednak to był to za 3 zupki. Troll jaskiniowy. Troll w lochach. Ała. 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 Gdzie ja mam save? Guys, fuck. Oh my god.
Ten troll to był ostatni poziom dla Pedra. To był kurde ten. Czar mi się zbugował? Co? Co cię zbugowało? Ostatni gwałciciel ostateczny. Oj. O, tak ucieknę. Uciekamy. Przestańcie mnie gonić. Chodźcie. Zdążę wypić pełnię życia? Zdążyłem. Oj. Troll by mu rozjebał dupę tak, że orkowie by mogli przejść Pedra przejść jak przez otwartą bramę w Króciczej Dolinie. Trochę tak. Chyba trzeba tutaj marka 18. Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? I co tam jeszcze powiecie? Jak tam poniedziałek? Bo ja tutaj na przykład gram w Gothica, nie? Zdecydowanie dupa. Tutaj jakoś ten poniedziałeczek minął, dobra. Okej. Ilu jeszcze was tutaj zostało? Mam jednego szamana. Dwóch szamanów właściwie. Ciula, to łeb mnie napierdziela. Internetem mnie wnerwiły. Więc wale magikę w porcie. No a głowa to na tą pogodę to chyba co drugiego bogi. Dzisiaj będzie ciężko. Trzeba się przebić przez tą grę jakoś. I poważnie, ja nie zapisałem gry? No nie mówcie mi. Ej, no kurde. Nie no, zapisałem chyba. Tak, zapisałem. Mam nadzieję. Jakby ożywieniec był wyzwaniem, to bym ci dał pograć na stojąco dziś. Zapraszam. Zapraszam do wydawania punkcików na głupoty, a nie na wybór gry. Dobra, dawaj szamanku. Farmisz? Na co farmisz? No właśnie, no może jeszcze się pojawią jakieś nagrody ciekawe. Kto wie? Kto to wie? Jeszcze dwa streamy będę robił stand-up. Alright. Tego w Just Dance, a potem basen i Hot Tube Stream. Patrzcie tego szamana, on mnie nie widzi, on jest jakiś w misce, tak, w wanience Marianki.
Okej. Myślę nad jakimś streamem, gdzie moczę nogi, Boże. Siedzę w samych majtach. No to jest to jakaś opcja, nie? Jest to jakiś sposób na życie, tak? Dobra, czas na tego trolla jaskiniowego. Ale no... Dobra, mamy po pupie, to trzeba. Trolika to trzeba po pupce walić. Okej, mamy go. Takiego streama to naszą łapie zrobić. No. I to byś tyle żetonów zgarnął, że szok. Dawać żetony. O, to jest chyba ten, ta paka, nie? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. 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 Dobra, już to słyszałem. Aha, czyli ten klucz pewnie ma jeden z orków tutaj gdzieś do góry. Chaturbate. Come on, guys. Dobra. Evacuation. Aj! Zablokowałem się! Zostawcie mnie! Zeniu, czy z twoich ust padnie dzisiaj coś pozytywnego? Wszystko jedziesz, nie? Nic tu nie ma. Gadem mają test na COVID. Aha, no okej, spoko. Już coś lepszego. Na młodych najlepsza kaska, no. No nie, no niestety to się Twitchowi opłaca przecież. Pół nagie baby. Jezu. Każdy z tego czerpie korzyści. I Twitch, i te pół nagie baby. Biznes jest biznes, tak? Co to za szyfr? Czemu nie mogę tego otworzyć? No dobra. Nie mogę, to nie mogę. Idę do tego ziomka. Tylko się kąpią, tak. Ej, Agatka. Siemanko, dobry wieczór. Witam cię bardzo serdecznie. Jak tam poniedziałeczek? No siemanko, gadem mają. Siemaneczko. Co tam z tym testem na COVID? Bo nie szczaiłem za bardzo. Jest i Pedro. Zdrajco, nareszcie cię znalazłem. Wielu najemników zaprzedało duszę Beliarowi, ale mimo to czułem skrupuły, pozbawiając ich życia, ale ciebie, brudny wieprzu, zabiję z przyjemnością. Brudny powinienem cię zabić na miejscu. Błagam, litości! Rzucili na mnie urok. Nigdy nie zdradziłbym klasztoru, gdyby nie oni.
Nie wyobrażasz sobie, przez co przeszedłem w ciągu ostatnich dni. Dobra. Słyszałem głos w mojej głowie. Byłem bezradny. Pułkownik orków przesłuchiwał mnie przez wiele dni. Bił mnie i torturował. Zlituj się. Jestem niewinny. Musisz mi uwierzyć. Daj mi jeden powód, dla którego miałbym ci dać wiarę. Daruj mi życie. Mogę ci powiedzieć, jak się stąd wydostać. Musisz mnie wysłuchać. Całkiem fajny poniedziałek, żeby każdy taki był. No, mój też udany poniedziałek. Wieczór trochę mniej, ale... całkiem udany. I mógłby być taki każdy, no. Każdy dzień tygodnia mógłby taki być. To byłoby fajnie. Zatem powiesz mi wszystko, co wiesz. Tak, tak. Wszystko ci powiem. Ale pod jednym warunkiem. Musisz mi pomóc wydostać się z tej przeklętej wyspy. Sobota mogłaby być każdym dniem tygodnia. No, sobota najlepszym dniem jest, to prawda. W porządku. Chodź ze mną. Zabiorę cię na statek. Dzięki, dzięki. Pedro, ale ja muszę tu jeszcze przeszukać te komnaty. O, mamy miksturkę jakąś. To jest chyba mikstura żywotności w ogóle. Okej, okay, to się przyda. A tutaj co jest? Jakiś zwój. Przyzwanie demona i coś tam jeszcze. Kurde, ile tutaj rzeczy. Normalnie zapasy na zimę. Kuferek. No w kuferku oczywiście random generated loot. Bo co innego? Hejko, hejko. Mikstureczki. To sztuk złota, nie? Dajcie spokój. Dobra, Pedro, chodź, zaprowadzę cię na statek. Pomimo tego, że jesteś zdradliwym wieprzem, jak to by zmienny podkreślił. Zdradliwy wieprzu. Co to tak ciemno? Albo noc zapadła. Kurczę, ale naprawdę przydała nie nudzić się taka ciągła gra ze szponem Beliara. Wiem, że jest OP, ale ja bym jedną bronią nie wytrzymał. Nie, jakoś mnie nie nudzi. Szczerze powiedziawszy, czasami sobie zaklęcie rzucę. I deszczyk ognia, bo coś rozumiesz. Ale będę zmieniał pod koniec gry, bo niby smok ożywieniec, ten piorun trafia w gracza, jak walczysz właśnie z nim, z panem Beliara. No bo jednak to jest Beliar, nie? Wcielony. Oj, Torlofa uderzyłem. Po co zmieniać coś, co działa? No to też prawda, nie? Co tu orkowie na statek wparowali? Jezu. Doszło do mnie to i oko. W końcu to była jego decyzja. I tak dalej być nie. Oto jesteśmy. Cóż za wspaniały okręt. Zaiste jesteś wielkim dowódcą. Daruj sobie. Teraz możemy porozmawiać. A, jasne. Od czego mam zacząć? Rozwiązują się same. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Co z tym pułkownikiem orków? Odebrał mi ostatnią iskierkę nadziei na powrót w ojczyste strony. Odkąd tu trafiłem, wypytywał mnie o rozmieszczenie sił paladynów w Korinis. Oczywiście zbyt wiele się ode mnie nie dowiedział. Skąd niby miałem wiedzieć takie rzeczy? Jestem zwykłym nowicjuszem. Nie pytaj, ale w życiu potrzebne są zmiany. Owszem, są potrzebne.
Zmiana, mam nadzieję, dzisiaj nastąpi. Skończymy Gotika. Pułkownik Orków nie żyje. Nie żyje? Chwała Inosowi. Nigdy nie zapomnę tej jego ohydnej gęby. W ciągu dnia wybrzeże roi się od jaszczuro ludzi. Zwykle dźwigają ze sobą ogromne jaja. Niewiele docierało do mojego. Zwykle dźwigają ze sobą ogromne jaja. Przygotowują się do opuszczenia wyspy. Trudno mi w to uwierzyć. Jak mogę się dostać w głąb wyspy? W sali tronowej orkowego pułkownika jest tajemne przejście. Zaciągali mnie tam na każde przesłuchanie. Stąd wiem o jego istnieniu. Jeden z szamanów uruchamiał mechanizm, pociągając za pochodnie na ścianach. Wydaje mi się, że najpierw ciągnę za lewą, a potem za prawą. Ale mogę się... W tylnej części sali otwierało się przejście prowadzące w głąb góry. I tak wiesz, co o tym sądzę. Dość już usłyszałem. Poszukaj sobie jakiegoś miejsca na statku. Mam jeszcze coś do załatwienia. Niech moc Inosa zawsze cię chroni. Będę się za ciebie modlił. Nie wiem, czy można być tego pewnym. Dobrze, bardzo dziękuję za wsparcie duchowe. Ale nie boję słowa. Ale ja potrzebuję mikstury szybkości i to ASAP ASAP. Co? Gdzie? Tu na wyspie? Nie, szlak. Ten człowiek jest niesamowity. Nie przypuszczałem, że taka z niego twarda sztuka. Mam z nim niewyrównane rachunki. Już nie wiem, nie ma co trochę zaszyć. Ej, no nie mają mikstur szybkości. Goddammit. A tam znowu jest ta mikstura. To jest za bug dziwny. Hej, ty! Znalazłem tego zdrajcę, Pedra. Zatem przyprowadź go tutaj, na stat... Hej, ty! Masz coś... No nie mają, w ogóle będę musiał tu biegać jak taki... Nie chcę o tym słuchać. Kupujesz kompa za 15 tysięcy? Pośpiesz się do diaska. Następnego ataku orków możemy nie przeżyć. To trochę za ma... Uspokój. Łatwo. Nie mam komaro. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo udany poniedziałek. A co tam u ciebie, Maro? Jak tam? Żyćko? Nikt mnie nigdy nie pytał o zdanie. Biedakowi można tylko współczuć. Nie mam bez sensu, nie mam mikstur szybkości. Bardzo mi się to nie podoba. Nawet nic. Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie będę czekał całą generację, ale to co ty chcesz? Najlepszą kartę na rynku kupić, tak? Po prostu, za tyle pieniędzy. To kupuj. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To gdzie ja mam się tu kimnąć na tym statku? Nie ma tragedii, no to pozytywnie, pozytywnie, Maro. Maro. Mhm. O, siemanko Miyagi. Tak, jeszcze Gotik. O co chodzi z tą miksturą? Ja jej nie podnoszę, bo mi się znowu zawiesi gra. Co tam Miyagi słychać? Kiedy my no się zgadamy, co? Kiedy my się ino zgadamy? Możliwe. Jest końcówka gry. Mam nadzieję, że dzisiaj tą grę skończymy, ale wątpię w to.
Ja wiem, że te... Miałem tak w stalkerze, jak wyrzuciłem za dużo na podłogę. Nie wiem, czy zdążymy. Jak nie znajdę jakiejś miksu szybkości, to zabrzmę jak peon z Warcrafta. Work, work. Może weekend, sobota, niedzielę spędzam leżąco grająco, więc dopasuję się do ciebie. Ja mam cały weekend zawalony, ten obecny. Ja mam chyba w czwartek tylko czas. Takie gry powinny trwać wiecznie. Też tak uważam. Też tak uważam, ale nie mogę pociągnąć tej wajchy. O co chodzi tej grze? On tutaj czegoś nie wypowiadał? Jakiegoś zaklęcia? Orkowy podobnie... No ja w czwartek w jakich godzinach? No wieczornych. O 19. No za nią nie obiecuję nic, naprawdę. Ja twitchuję ogólnie oglądając i streamując, no... Wtedy jak mam czas, no. Często streamy to jest jedyny mój czas na Twitcha, także... Cofasz moda? Okej. Okay. Także w wieczornych. Ej, nie mogę, bo ja to dopiero o 22.30 w domu jestem, więc nie wiem, czy nie za późno. Nie, jak najbardziej. To jest właśnie fajna godzinka. Bo ty moderujesz. I wiecie co? Coś tu się popsuło chyba. O, to jest czwartek o 22.30, tak? Dobrze? Tak, dobrze mówię? Okej, okay, dobra. Oczywiście, że za nim bardzo tęsknię. No, nie wiem, nie? Nie idzie pociągnąć tej dźwigni. O co tu biega? Na serio. A może wyjdę i wejdę do gry, co? Może to coś pomoże? Jak streamowałeś coś ostatnio? Last of Us już skończone? Kurczaki, no. Nie mogę, to co jest? A jej nie mogę jakoś kilka razy czasami? Nie wiem. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Ktoś ma jakiś pomysł? Czy to jest już zbugowany i pozamiatany temat? Tak, skończone w końcu. Właśnie ostatnio wziąłem się za streamowanie pierwszego God of War'a, a teraz planuję to History 2 ograć, bo chodzi za mną ostatnio.
No ja ugrywałem na streamku tej story. To jest dobra gra. Bardzo lubię tę grę. Mega sentyment do niej mam. Ogólnie podobają mi się mega disneyowskie produkcje z PS1. No, Toy Story 2 jest mega. Wszystko w porządku? Jeśli ci przeklęci... Wszystko później musiało się to stać problemy. Pedro, jeszcze raz. To dokładnie moje w porządku. Hej! Nie musisz mi tego... Ej, nie no, trzeba to wygooglować, bo ja nie wiem, co tu się wydarzyło właśnie. To fajnie. What the hell? To jest bug jakiś, bo... Ildorad, levers. Ildorad. Przechodziłem kiedyś Gothica, ale to z 6 lat temu. Okej, okay, ktoś napisał, że trzeba, że czasami jak się tak dzieje, trzeba odpowiednio się ustawić. O! Musiałem się trochę odsunąć. Ej, ale open. Aha, muszę odsunąć. Czyli ta po prostu działa na takiej zasadzie, że... O! Jednak działa. To samo było z tą lampą w górnym mieście. Ukrytym przejściem w tym domku tam jednego z tych bogaczy. O, muszę się oddalić. O, elegancko. Nic się nie będziemy tepować. Lecimy dalej, guys. O, siemano. Jeśli chcesz zmierzyć się z moim panem, musisz najpierw mnie pokonać. No, nie będzie to trudne, wiesz? Jak się zaczaił w ogóle za rogiem. Hello, sir. Schował się po prostu. Creepson. O, jaszczurki. Co ja zbieram te rośliny? Jakiś taj tak już nie użyję. OCD, guys, OCD. To jest OCD. Ło, kurczę, teraz tych będzie tu w opór, nie? Cudem ja go z takiej odległości pokonałem. Co tu się dzieje?
Oni w ogóle jeszcze biją, żyjąc. Co tu się dzieje w tej grze? W ogóle. O, tu będą smocze joja. O, są smocze joja. I dużo jeszcze do ludzi. Bardzo dużo. Za dużo. Zdecydowanie za dużo. Gra pokazuje swoje nieodkryte oblicze, a człowiek się spodziewał, że miał wierce wszystko. No, dokładnie. Zbugowane nieodkryte oblicze. W ogóle wiem, że nie gotikowy temat, ale to History 2 chyba cały czas polega na tym samym, co? W sensie, że poziomy się zmieniają, a cele już chyba nie. W sensie, że... masz 5 zadań na każdym poziomie. Wspólne zadania to jest zebranie tokenów, monetek. Nie no, ogólnie one się różnią. Wiem, że na każdym levelu trzeba 50 monet zebrać, żeby mieć token od świnki. Na samym końcu Ksarda daje ci posiekaną cebulkę. Topisz złoto? Nie, siekam cebulkę. I tak, za minibossa, za 50 monetek, za... zawsze trzeba zbierać jakieś ludziki dla kogoś, albo owieczki dla Bow. Nie no, różnią się te zadania. Troszkę, to nie jest tak, że są takie same wszystkie. Będzie co robić. No wiesz, ale jak chcesz zrobić grę na 100%, to ta i tak ona jest krótka. Ale mega przyjemna, to jest mega przyjemny platformer, naprawdę bardzo fajna. Ja bym nawet remake tej gry przyjął, nie? Bez kitu. Ale banda. Zwariowana banda. Co to są te łzy Inosa? Inos pewnego dnia zaczął kroić cebulę i płakał 13 lat. Dobre, Yuri, to ci wyszło. Niezłe, to jest niezłe. Okej. Dlaczego ja zbieram te miecze? Przecież to totalnie nie jest mi już potrzebne. Do niczego absolutnie. I tu jest więcej niż jeden smok? Ja nawet nie widziałem, że tu jest więcej niż jeden smok na dworze Irdorat. Dwa są chyba smoki, nie? Czy więcej? Jak to jest z tymi smokami? O, lipcia. O, udało się. Boże, co tutaj są za przedmioty jakieś takie dziwne?
Ten smok chyba będzie łatwy, co? To nie jest jakiś... No, ciężki gościu. No to ładnie, Yuri. Ładnie dostałeś tego złota. Dobra, kolejne skrzynki. Dobra, w skrzyneczkach to taki średni lód był. No dobra, no to dawaj ta na tego smoka. Zmysły podpowiadają mi, że to ty unicestwiłeś moich najbliższych. Czyżby? Kogo nazywasz zabójcą, pomiocie piekieł? Nie wystarczy ci, że zniszczyłeś niemal całe nasze potomstwo. Masz na sumieniu mojego brata, Feomatara, i za to mi zapłacisz. Bez obaw. Resztę twoich pobratymców też dopadnę. Spalę cię na popiół i zrobię to z prawdziwą przyjemnością. Więc daruj sobie tę przemowę i przejdźmy od razu do rzeczy. Daleko zaszedłeś, mały człowieczku. Ale już nigdy nie opuścisz tych sal. Jeszcze się przekonamy. Dobra, w sumie mam na niego pomysł. O, ała! Dlaczego jestem niewidzialny? Okej, okay, już jestem widzialny. Co się dzieje z tą grą w tej lokacji, to ja nie wiem, naprawdę. Okej, okay, mam na niego pomysł. Tak jak na innych pozostałych. Mam 5 przyzwań demonów. Boże. O czym my rozmawiamy? Lecisz na niego. Kurde, no pelerynę niewidkę mam, bez kitu. Okej, okay, i po nim. Dobra, tutaj będzie teraz zagadka z tym mostem, z tego co pamiętam. No tak, tu trzeba... O, przełączniki wycelować. I co? Jedzie? Jedzie. Dobra, nice. End is near, no. Jest, jest. Tylko by trzeba ten... Naładować oko i nosa. Ale... Ci się znowu schowali za rogiem. Stój! Ani kroku dalej. Chyba ty.
Kurczę, dlaczego nie mogłeś mieć mikstury szybkości, draniu? Mogę tutaj wejść? Mogę. To ci dopiero. Może w tych skrzynkach nic absolutnie nie ma. Przecież tu są takie pierdoły. Normalnie nie wiem, po co ja to zbieram. Może tutaj będzie coś lepszego. Chociaż wątpię w to. Czego się spodziewać po tych skrzyniach po rozrzucanych lokacjach? No ale wiesz, ten loot zawarty w tych skrzyniach mógłby być chociaż troszeczkę lepszy, jakiegoś wyższego tiru, a nie, że są jakieś rzeczy takie randomowe, jakiś sztylet i tam gruszki, nie? Czy tam, nie wiem, smoła. What the fuck w ogóle? Oho, zbliżamy się do dworu Irdorat. Pełnia życia! Pełnia życia! Szybko pełnia życia! Uff, zdążyłem! That was close. Gdzie jest ten poszukiwacz? No chodźcie, chodźcie szkieleciki. O, tutaj też jakaś losowo rozmieszczona skrzynia w lokacji. Nie wierzę w te skrzynie, nie? Po co ja je otwieram? Powinienem skończyć je otwierać i tyle. God damn it, przecież tam nic nie ma. Poszukiwacze też mogliby jakąś miksturkę szybkości wyrzucić. Wylosowałeś z niej wszystko, co powiedziałeś, dokładnie. Jeszcze gdyby coś w nich było, tam zestaw jak na początek gry, kurde, zestaw początkującego Gothicomana, nie? Oh, hello, a on chyba jakiś silny będzie, co? Pan cienia, Archol. Zapomniałem, że on będzie jakiś, co? O, jakiś klucz miał ze sobą. Do czego ten klucz? Oj, oj, oj. A spokojnie, po kolei. Dla każdego wystarczy miejsca. Te drzwi są zamknięte tutaj z tej strony? Nie. Otwarte. I co tu mamy? Opór berserkera. Jakiś zwój, a na zwoju jest przemiana w...
Nie. Zniszczenie ożywieńca, okej. Okay. Dziennik. I receptura. I mikstura. Nie śmierci. O! Interesujące. O, pomaga mi się manko, Fandersie. Siemaneczko, co tam? Jak tam Demon Soulsy? Widziałem, że coś tam pociskałeś wcześniej. Aha, świetnie. Czy ja mogę to przeczytać, ten dziennik? Gdzie on jest? Dziennik. Ja, wszystko szło dobrze. Już od 36 dni czekam na wezwanie. Zaczynam wątpić, czy się doczekam. Mimo, że zrobiłem wszystko, o co mnie proszono. Latałem dla nich i przenosiłem różne rzeczy, jak jakiś lokaj. Klucznik nakazał mi zamknięcie krat, ale jeszcze się do tego nie zabrałem. Jak tak dalej pójdzie, to każdy będzie sobie mógł po prostu wejść przez bramę. Szkoda, że nie będę pamiętał właściwych kombinacji. Bardzo dawno już nie zakradałem się do wielkiej komnaty i nie mogę się doczekać spotkania z mistrzem. Ciekaw jestem, czy nie pozwolą mi na nią, gdy już do nich dołączę. Wczoraj podjąłem próbę, ale dotarłem tylko do komnaty z dwoma dźwigniami. Nawet nie zdołem wypróbować kombinacji przełączników w zachodnim skrzydle. Ta świnia pozamykała komnatę i spróbuję wydostać od niego klucz. Tego skaczącego demona rozjebałem za pierwszym. Skaczącego demona? Aha, tego. Flame Lurker. Ale potem jakiś bóg demonów mnie wkurwia. On jest łatwy, na niego jest sposób. Musisz się chować za tymi filarami i odczekiwać kilka sekund. On mega łatwa jest ta walka, jak poznasz sposób. I receptura jeszcze, korkaloma. Tajemnicza receptura, korkaloma. Jest receptura. No, walka jest taka... Zdołem wskrzesić pradawną sztukę. Boję się jednak, że nie spodoba się to Feodaronowi. Muszę zmieszać całe jego potomstwo, tworzyć z niego miksturę w moim laboratorium. Gdyby jeszcze tylko nie siedział bez przerwy na tych jajach. Nadal jednak czuję wobec niego szacunek, dlaczego mnie to bawi. 10 smoczych jaj, jedna starta na proszek czarna perła i szypta siarki. Miksturę należy doprowadzić do wrzenia i mieszać bez przerwy podczas destylacji. Substancji końcowej należy używać z umiarem, gdyż wywołuje silne efekty uboczne i może rozchwiać cały system kontroli nad magią. Ej, uważymy może to. Co to jest? Mikstura ze smoczych jaj. Uważyłeś miksturę, dobra. Zapiszemy grę, zobaczymy co to jest. Gdzie ona jest? Jest mikstura ze smoczych jaj moja. A co to jest? Nie o taką myrtanę walczyłem. Gdzie tutaj jest mikstura moja ze smoczych jaj? O, jest. Skutki nieznane. Dobra, zapiszemy grę może przed tym. Siła plus 15. Najsu. Ale to wypijemy dopiero wtedy, jak się nauczymy tej siły. I wbijemy na miecz jakiś dwuręczny. Smocza zguba 190. Niezłe to jest. Może dobijemy tyle siły. Chociaż wątpię w to. I to naprawdę będzie zguba tego smoka. Jeżeli dobierzemy tego orężu. Jakaś imprezka była, widzę. Z
Zmiana broni, może się doczekasz. End Chaos, siemaneczko, dobry wieczór, co tam słychać? Co tam pogrywamy, finalek skończony? Zrezygnował w tym rogu? Co? Gdzie? Co? Powiedz, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Jak ci idzie? No dobrze idzie, wilku. Jak widać. Ciśniemy. Zaraz skończymy grę. I będzie po grze. Dobra, jesteśmy tu w jakimś dziwnym miejscu. Dobra, co to będzie? Co to będzie? Ja się pytam. O, szkielet cieniostwór. Do końca jeszcze kawał drogi. No co ty mówisz? Przecież raz, dwa. Czarny mak i tyle. O, zmniejszenie potwora. Ciekawe, czy można zmniejszyć smoka ożywieńca. Co to jest? Lucznik. U mnie wszystko dobrze. Finałek oczywiście skończony. Finałek. Aż byłem zaskoczony, jak łatwo poszło drużyna 4 razy karteków. No to nice. Spróbujesz przeszkodzić mi w moim zadaniu? Nie masz szans, śmiertelniku. Jeszcze nikomu nie udało się przejść przez moją kryptę. Zawróć. Ty też nigdy nie dotrzesz do świętego dworu Irdorat. Sam nie dojdziesz, pajacu. Klucz klucznika. No tak. Okej, to tutaj mamy wyczyszczone. Się nagodą, no. Idziemy tu. O! A, zwykłe zombiaczki. Dajcie mi siana. Aha. Zombie w Gothic są słabe. W rzeczy samej. Każdy gałgan przed śmiercią musi walnąć monolog, po czym dostaje plędza. Tak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Czyli tak, mamy ten niebieski świecący. Dobra, to też jest czerwony. Jak ja mam to odróżnić potem? Ale tu nie ma klucznika. Ojeju, to są jakieś zagadki. Drzwi. Rzeczywiście, są drzwi. I jest dźwignia, która otworzy te drzwi. Rzeczywiście, to była skomplikowana zagadka. Użyłem jakąś kratę, ale jaką? Tutaj też są drzwi. Też są jest... Bardzo dużo drzwi. Zagadka środowiskowa na miarę serii Myst. No. Ja nie wiem, czy ja bym był w stanie przejść takiego Mysta. Widzę u ciebie spory progres. Przeciwnicy już padają jak muchy. Będę musiał troszkę zwiot i nadgonić. A jak daleko fabularnie jesteś? Bardzo daleko już. To jest końcówka gry. Myślę, że dzisiaj skończymy. Brakuje tylko jednego. Czego? O kurde. Co to jest? Co tu się dzieje?
Jest przełącznik, okej, okay. Nacisnę go. Mam nadzieję, że nie umrę. Nie, chyba będzie do... No co ty gadasz, że tu jakieś kombinacje trzeba? Okej, okay, dobra, zła kombinacja. Dobra, to wiem, kiedy ta kombinacja jest zła. Przecież to jest z żywcem wyjęte w ogóle z jedynki. Tam też była zagadka w świątyni. Tu się jakiś gaz trujący unosi. Grach od Rolanda Pantoły to by ci łeb rozsadziło. No bez kitu. Także są porypane. Ja się boję Witness odpalać, to co dopiero. Brakuje tego jednego dużego pięknego przycisku z trupem czaszką. Dobra, to ten. Ten. No i ten, nie? I pyknie, co? No nie no, trujący gaz się uwolnił. Boże, jak ta gra mnie tutaj troluje, nie? Dobra, zapiszę. Zaczynamy od początku. Ten. Może ten. I ten. Zaraza. Co tu się dzieje? O, patrzcie, udało się. Zbugowała się trochę gra, od razu przeszło. No bez kitu, to jest jak z jedynki. Co, może muszę jeszcze w odpowiednią stronę to przekręcić? Mam nadzieję, że nie. O, na szczęście nie. Dobra. Mamy pierwszy piedestał. Jeszcze. No i oczywiście. Fuck you, you freaking twat. Pedastał. Jakieś guziczki po prostu trzeba wciskać, nie no. Normalnie Tomb Raider się z Gothica zrobił, nie? Ta animacja wygląda jak takie zimne oknie. No dokładnie, uważaj, bo spadniesz z piedestału. Ej, no ale tu się taki Tomb Raider zrobił. Jakiś Death Trap Dungeon. No i mamy cię. Gothic mega inspirował Tomb Raider. Mówisz, że się inspirował Tomb Raiderem? Kurde, aż zapomniałem, jaka ta końcówka jest intensywna. Ja też zapomniałem. Co tu się dzieje? Co ty gadasz? Poważnie mówisz? Pomagam? No to tutaj jest... Jak inspirować od tam najlepszych, no zgadza się. To tutaj to rzeczywiście jest chyba ukłon w ich stronę. Shadow Warrior. Wracaj do swojej gry. Samo sterowa. Nie ma czego plądrować. No rzeczywiście. Coś tam, jakieś wspólne mianowniki są. Można je dostrzec, to prawda.
Czy tu będzie taka sama kombinacja? Pewnie nie, nie? Dobra, idę spać. Dobranoc. Dobranoc, Wilk. Dzięki, że byłeś. No, dupa. Pamiętacie kombinację, jaką zrobiłem? Bo ja nie pamiętam. Dobra, zacznijmy tutaj. Pomogłem, nie dał radę. No jasne, zawsze wsparcie. Przód, prawo, lewo. Taką kombinację zrobiłem i powtarzam tą samą teraz, tak? Dobranoc, powodzenia. A, dziękuję, przydadzą się, powodzenia. Bo tu jest ciężko. Dobra, to teraz zrobimy prawo, lewo, przód. Prawo, lewo i przód. Nie pykło. Kurde, guys, zapisujcie może na czatkach kombinacje, które już wykorzystaliśmy, bo mam dzisiaj to ja mam taką pełną głowę, że nic tam nie wpada. Jak coś wpada, to zaraz się odbija i wypada z powrotem. Cholera, no. Zaraza. Weź przód, lewo, prawo. Okej. Poda mi tuszu w klawie. Sobie laserową klawę kup. Przecież oszczędniej drukował. Albo dolewkową. O, elegancko, dziękuję. Gadem Majo, widzę tutaj Wikipedia wjechała. Elegancko. To mi się podoba, może dzisiaj to skończymy. Patrzcie, będę na końcu schodów. A, nie udało się. Na farcie jak cały licencjat. Bo nie zapomniałem, że tu się pojawią złowrodzy przeciwnicy. Kolejny poziom bagniarza. Zgadza się. 48. Masakra, chyba jeszcze nigdy nie skończyłem Gothica z takim poziomem wysokim. Pięćdziesiąty siódmy to jest maksymalny, nie? Jaki można uzyskać w Gothiczu. What? Aha, wróciłem się. Dobra, to byłem na tych dwóch górnych schodach, teraz muszę iść na dolne. Tak, byłem na dwóch górnych, teraz w dół. No bo grałeś w większości wersję bez dodatku. A może tak, może masz rację. O kurde. Orkelita to jest... największy skurwol w tej grze. Kiedy atakuje po śmierci, nie wierzę w tym ścianie. Te swagerzy w ogóle ci orkowie, złote pierścienie noszą. Niczego tu nie znajdę. Runa mocy. O, to jest dobry miecz. Ale już mam taki. A zaraz, zaraz. Dlaczego to jest zamknięte? Czy ja muszę inną kombinację wybrać? O matko. Aha, pewnie odwrotnie muszę pociągnąć te dźwignie.
Jutro ciężki dzień, dobranoc. Dobranoc, Pomagram. Dzięki, że wpadłeś chociaż na chwilkę. Trzymaj się. Dobrej nocy. O, chyba teraz się otworzy, co? Tak, chyba się otworzyło. Zawsze to było ciekawe, jak w RPGach pioruny lecą z nieba, jak jesteś w podziemiach. To jest właśnie magia and chaos. Co, tu będzie one button tylko? Nie ma czego plądrować. Ue! Kuźwa, Kudy gra w Dungeon Siege. No, już gra od jakiegoś czasu. Gra, gra. Dungeon Siege jest zarąbiste. Dungeon Siege to jest w ogóle mega podobna gra do Gothica. Ale nic lepsza? Nie, no, nie do końca. Okej. Ostatni przycisk. Tutaj kto się pojawi? Czy szkielety? Nie, dwa zębiaki, szkielet. Ciebie tam gotów nie jał nigdy. Spoko, każdy ma prawo do własnego zdania. Ja tam lubię. No, tu już trzeba zrobić kombinację, nie? Zapiszemy sobie. Wiadomo, jak każda gra ma plusy i minusy. Dla mnie ma więcej plusów, giereczka. O, ale ładnie trafiłem. Okej, mamy wszystko. Magusa trzeba szybko załatwić, dobra. Drugie gry to nie dla ciebie, no wiadomo, każdy ma jakieś preferencje swoje tam, nie? Dobra, mamy wszystkie te batony. Za każdym razem muszę oglądać te animacje. Sezamie, otwórz się. No i otwarte. Animacje mnie nie pasują, bo ten Redemption Mode to nie przeszkadzało, gdzie ja bym chyba umarł.
Znaczy to... O, ale was tutaj jest. Po kolei może. A ten tu na filar wskoczył sobie, nie? Aha, ktoś tutaj... No tak, wiem o co ci chodzi przecież. Już wam deszcz ognia gościu chce zrobić. Tak jeden z widzów powiedział, że poszukiwacze okazjonalnie mogą rzucić deszcz ognia. Zaczęli się naparzać między sobą. Nieźle. Mogą skastować deszcz ognia, a to oznaczałoby dla mnie śmierć. W męczarniach. Tam jest. Tam jest. O, co to za pracownia? Można powiedzieć, że aż palili się do walki, dokładnie, w sensie dosłownym. Zaczęli się obkładać kulami ognia, niezłe asy w ogóle. No co tak stoisz? Chodź ze mną poczytać księgi. No, to jest już... przesada. W końcu co tutaj jest napisane? Aha, coś w niezrozumiałym dla mnie języku. Ognia w ogóle, przemiana smoczego zębacza. A to co to jest to, ten krzyż taki? To jest spell. Śmiertelna fala, aha, o kurde. Język sumeryjski mówisz? Ale przecież to już są wrota do ostatniego bossa, co? Ale się skitrał, sala tortur normalnie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę, ale to ma klucz. Ja wiem. Ten czarny mak. Gościu ma. Ma w ogóle... ma taki samą tą szatę jak Xardas. Bardzo złe rzeczy działy. Hello, sir. No, oślizgły robaku. Odważyłeś się w końcu zjawić u wrót siedziby mego mistrza. To ty tu pociągasz za sznurki? Jestem strażnikiem dworu i rady. Jest to troszkę lepiej, ktoś się cyrklem na książkę z książce odreagował. Trochę tak wygląda. Mój mistrz i pan. Mało widowisko wasala teatru. Taki smutny pierd, co? Jedno moje słowo wystarczy, by na zawsze skazać cię na wieczne szaleństwo. A. Rozumiem. Znowu jakiś pachołek z przerostem ambicji.
Co kryje w sobie ten portal? Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Nigdy nie zezwolę ci na otwarcie. Klasyczny tekst, bez kitu, nie? Przepraszam. Kto jest twoim mistrzem? Mój pan podróżuje między światami. No, dobranoc, Yuri. Mądrość nas oświeca. Jest wybrańcem Beliara, który uwolni królestwo od cuchnących wyznawców Inosa. Tym, którzy wątpią w jego potęgę, przynosi cierpienie i śmierć. Skąd ja to znam? Ilu jeszcze tobie podobnych będę musiał zabić? Jest nas wielu. Nie masz nawet pojęcia, jak wielu. Wszyscy czekamy na ostateczne wyzwolenie. Okrzyki i lament zaleją świat wszędzie tam, gdzie będziemy stąpać. Uwolnimy świat od barbarzyńców nazywających się strażnikami ognia. Nie zabawimy długo w tej świątyni. To prawda. Xenonius, siemanko. Dość. Dobry wieczór. Teraz nadejdzie twój koniec. Twoje oczy zakryje ciemność, a twa dusza zniknie w zaświatach. Jak podróżuję między światami, to pewnie spoko żywienie, co martwy Alduin ze Skyrim. To co? Trzeba podnieść siłę, żeby się z nim zmierzyć. Krótka piłka widzę z panem magiem. Dobra, to zrobimy jeszcze sobie krótki bieg przełajowy. Mamy jakieś śledziora? Nie mamy śledziora. A zębate ziele chociaż? Dobra. Obiegówkę robimy. Lecimy. Dobry typ gada demonicznym głosem i nagle... Aaa, jaki śmieszny. Ale najpierw gada groźby grubym głosem, a jego długość to skwiczał jak mała dziewczynka. Takie odgłosy wydawają w Gothiku. Uciekaj! Uciekaj, jak szybko tylko potrafisz! Chyba kebab w necie, a kanapka serem w świecie. Krótkie to zębate ziele. Krótkie działanie. Potrzebuję czegoś mocniejszego. Kanapkę z serem to też szanuj. No ja lubię. Nie mówię, że nie lubię. Dlaczego ja nie mam żadnych mikstur szybkości? Wyborny żart. Co tam jest na tej banderze w ogóle? Co to jest za symbol? Aha, jakiś lew paladyński. Dobra, to co? Uczymy się siły, nie? No co, reprezentuje poziom kasztana, na moich streamach też masz u mnie niewybredny humor. Z serem spod Krasnoluda raczej nie wyjeżdżam.
Uratowałem Xenoniusz. A co, źle zrobiłem? Dobra, mamy 70 siły. Dobra, do 20 się nauczymy w sumie. Pomóż mi. Do momentu, kiedy zacznie kosztować 20, dobra. I teraz przeczytamy wszystkie tabliczki, jakie mamy. Wypijemy wszystkie mikstury siły i zjemy wszystkie smocze korzenie i zobaczymy, ile będziemy mieli siły. Na jaką broń nam to pozwoli wszystko? Te tabliczki, nie? Właśnie, te tabliczki nieszczęsne. Tabliczki. Tabliczka zręczności nie. Zręczności nie. Tablica życia. A właśnie, ta tablica życia. Trzeba wszystko użyć. Czemu ja... Życia czemu wcześniej nie użyłem? Życia mogłem spokojnie wcześniej użyć, co? Przecież to by nie zrobiło żadnej różnicy. Tak, oczywiście, że przeczytam wszystkie. Ale nie widzę tabliczek siły, to mnie ciekawi. RIP myszka, no. Dokładnie. No niestety to w tych grach jeszcze nie było takich opcji, nie? O, kamienna tablica siły. Ile ja mam tej siły? Już 112. Nie no, jest okej chyba. Chyba będzie spoko. Jeszcze łyknę ten napój. To coś. Mam siły ile? 141. Nadal za mało. A ile kosztuje teraz? Kurwa, 25 punktów nauki. Zaraz zobaczymy, ile ja tej siły potrzebuję w ogóle. Chyba źle zrobiłem, chyba zrobimy load. Chociaż ja sobie poradzę z nim, 141, nie? Co możemy dzierżyć? Jednoraka na orkową zgubę na przykład, nie? Dobra, mamy siły od cholery. Walniemy sobie teraz może zręczność. Ej, skuszy go jakiej zabijemy. Pomóż mi poprawić. Tu nie ma żadnych ograniczeń ekwipunku and chaos, wiesz? Nie wiem, o co chodzi z tymi miksturami tutaj kopiującymi się, ale it's good for me. Premia do akrobatyki, no i popatrzcie no, guys. Patrzcie tutaj, jakie teraz będziemy... On kurwa łazi jak ziomek w Death Stranding, nosi 500 pakietnego ziela. Tak, o. Akrobatyka. Dlaczego dopiero teraz? O, to mogę nosić, ale ten topór też mogę nosić, on jest spoko. Obijemy go tym toporem, no i tą magiczną kuszę. 200 damage'u to za... Co, ale to być... Ujujuj, ale go pokaramy.
Dobra, jeszcze się poduczymy broni dwuręcznej. O ile ktoś mnie nauczy tej broni dwuręcznej na tym statku. Ej, może Larys? Ej, ty! Dużo by mnie to kosztowało. Żaden. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Nikt nie chce tego słuchać. O kurde, zapomniałem, że mam akrobatykę. Mogę ci opowiedzieć o takim. Ej, no nie, no. Lee. Ej, Lee może mnie nauczy. A to super, ja ogólnie lubię w takich grach zbierać co najmniej po jednym z każdego itemku, szczególnie jak ekwipunki zmieniają wizerunek postaci. No, tutaj ewidentnie, nie? Każdy przedmiocik. A czego? Broń dwuręczna, jest. Plus 5. Plus 5. Ile mam? Mistrz. No to dobrze, no to jak mistrz, to jeszcze się nauczymy. Tyle? Najsilniej. Okej. Dobra, i będzie git. Będzie gitarka. Teraz zjemy wszystkie tabliczki. A ktoś tu strzela z kuszy jeszcze? Jeszcze kuszy się nauczę. Jest to jakiś kusznik? Chyba nie ma żadnego kusznika tutaj, nie? Larys może. Dalej być nie może. Później musiało się to. Hej, ty! Biedakowi można tylko współczuć. Nie, nie ma kusznika żadnego. Chyba że Diego? Diego może się zna na kuszy? Kto ci to powiedział? A czego? Łuki. A. A to może jakiś łuk wezmę? A też mam magiczny łuk chyba. I też go mogę nosić. Tak mi się wydaje. Szybko, szybko, gdzie jest? Przecież nic nowego. Ja bym tego nie zrobił. Gdzie on jest? Żadna wielka. Tak dalej być nie może. On w stówę. Dobra, wolę tą kuszę. Trzeba uważać na to, co się mówi. Ciągle to samo. Dobra, to tabliczki trzeba zużyć do końca. Trzeba uważać na to, co się mówi. Trzymam się od tego działa. Że pojawią się problemy. Niektóre problemy rozwiązują się same. Powinien był wiedzieć. Nie rozumiem w ogóle, czemu cię tak przejmuje. Tak jakbym nie to miał przecież oczywiste. Nie musisz mi tego. Wracam do pracy. Czemu cię tak przejmuje? Pracujesz teraz? Powinien był wiedzieć. Było dokładnie tak jak mówisz. Czemu to nie coś nie. A tu jeszcze są tablice zręczności. O matko. O, walka bronią dwuręczną. Tak z ciekawości, czemu prędzej nie mogłeś tego wbić w statystyki? Skalują one jakoś przeciwników? Nie, chodzi o to, że... ja ci już tłumaczę, dlaczego ja tego nie używałem wcześniej. Chodzi o to, że jak się uczysz jakieś umiejętności za punkty nauki, to im większa wartość tej umiejętności twojej nabytej, to tym więcej punktów nauki potem kolejne punkty potrzebują. No na przykład tutaj tak. Łuki mam na dosyć niskim poziomie, no to 10 punktów nauki 5% tak, łuków kosztuje. Zręczności na przykład już 20 punktów nauki 5, nie? I w momencie, kiedy oszczędzasz w ten sposób punkty nauki. Słyszę o tym po raz pierwszy. To przecież oczywiście. Jak w ostatniej kolejności użyjesz te buffy właśnie, nie? Nie mów, że nie wierzyć we wszystko, co się słyszy. Tak dalej być nie może. A to czemu dopiero na tym etapie gry to zrobiłem, to nie pytaj, nie wiem. Czemu dopiero teraz? Bo mogłem się wcześniej, na bieżąco uczyć, nie? Ale tak sobie zebrałem wszystko i tak zostało. Dobra, to co jeszcze? Czego jeszcze mogę się nauczyć? Ty siły chyba. A jest coś za 145? To wymaga? To żadna tajemnica. Nie. Tych rzeczy nie będę mógł nosić. No to trudno. Wrzuciłem to. Tak dalej być nie może. Chociaż nie, zaraz. Żal, biedaka. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Jakbym sobie amulet do siły zabrał, to mam 151. I mogę władać... ostrzem burzy. Dobra.
To będzie dobre na niego. Jeszcze tak, przyzwanie demona sobie przeszukujemy. Może tą śmiertelną falę, może to coś da. To przecież oczywiste. Okej, myślę, że będzie okej. Jeszcze zobaczymy, czy Watras ma jakieś mikstury. Watrasa nie ma. To ci ciekawostka. Watras pewnie śpi. Gdzie są te wyra? Nie słyszę o tym po raz pierwszy. A, tu chyba się... To dokładnie moje słowa. Nie wiem, gdzie są te wyra, nie? Tam do góry? Chodzi o mikstury szybkości. Żeby się tam trochę szybciej dostać. Dwa, teraz śpisz? Dawaj. Wstawaj, ty stary draniu. A czego po... Nie fajnie. Ojejku. Musimy się uleczyć z opętania. Bo mnie zdążyli opętać. Po porządnym śnie czujesz się wypoczęty. Dziękuję bardzo. Pierścienie to sobie założymy odporności może na co? Na ogień. Chociaż. To idziemy. Lecimy do dworu Irdorat z powrotem. Dobra, to zębate ziele nie będzie nam już potrzebne. Chyba, że będzie potrzebne na drogę powrotną. To uda się dzisiaj to skończyć. Niestety, będziemy musieli się rozstać z kotliczkiem. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej. Kurczę, tutaj naprawdę trzeba sporą odległość pokonać. Którędy tu się szło? Tędy? Tędy. Chyba tędy. Nie no, tędy. No, ten dwór Irdorat nie jest taki duży. Jakie sklepienie. Okej. Okay. Na sam koniec, jak zwykle. Siemanko, ćwiko, dobry wieczór. Siemaneczko, dobry wieczór, co tam, jak tam poniedziałek? Wolne miałeś?
Zaraz, zaraz, to jeszcze nie smokożywieniec? A jest! Rychający diobeł. No siemano. Siemanzo. No więc udało ci się mnie odnaleźć. Ale umierający. Ojej. Długo czekałem na twoje przybycie. Co tam, zatoki znowu cię atakują? Zaraz mi powiesz, że wszystko przebiega zgodnie z twoim planem. Cóż ty możesz wiedzieć o moich zamiarach? Czyż nie wysłałem poszukiwaczy, by naprowadzili cię na mój ślad? Czy nie pozostawiłem śladów mojego istnienia tak wyraźnych, że trudno je było przeoczyć? Czy nie dostałeś się tutaj dzięki zbroi wykonanej ze smoczych jaj? Choćbyś nie wiem jak próbował, nie możesz temu zaprzeczyć. Przeznaczenie tylko jednej sztuki nie zostało z góry określone. Zabiłeś jednego z moich sług. To też zęby bolą. On miał posługiwać się szponem. Sądzę, że ty go teraz masz. I za to zginiesz. Chyba te zmiany pogody, wiesz? W rodzajowi ludzkiemu. Moim władcą jest Pan Ciemności. Znasz go. Słyszysz jego zew. Moje armie staną wkrótce z jego imieniem na ustach, a świat spowije wieczny mrok. Dość tego. Wyślę cię z powrotem do piekła, z którego wypełzłeś, gadzie. Nie jesteś jeszcze gotów do walki ze mną. Jeszcze chwila, a mój cel zostanie osiągnięty. Twoje szczątki pozwolą mi wyzwolić wiatr śmierci, który wkrótce omiecie cały świat. Ciężki dzień, ale to tak raz w tygodniu. Dobra, kościu, masz tutaj demona. Niech cię trochę, to by, niech cię zajmie trochę. Czemu one się biją? Co tu się... Dwa przywołańce, nie szkielety się biją ze sobą. O co ty mówisz? Pan Pączuch, nie wiedziałem. W ogóle dobry wieczór. Chyba tutaj się dzisiaj nie udzielałeś jeszcze na czatkach. No to dobra, no to zrobię jednego mu. A ja sobie stanę z boku i będę go naparzał w tej magicznej kuszy. A on się szybko regeneruje, ej, masakra. Ładnie tego demona bije. Dobra, kolejny demon może coś mu zrobić. O Jezu. No mnie też ostatnio zęby i głowa bolą. Ćwikła, powiem ci szczerze. Ale dzisiaj dzionek udany. Dzisiaj dzionek udany. Mógłby taki być każdy. Wolne mieć? Właśnie nie. Właśnie byłem w pracy. Muszę nadrabiać. Muszę nadrabiać, bo na kwarantannie byłem pół miesiąca, to trzeba nadrabiać. Pofarmić. Kurde, ale on jest ciężki. To przywołańce, zazdrosne przywołańce, to jest mój pan. Nie, 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 to mój pan. Tak jest. Także ciężkie życie po 30.
Nie, no dobra, jeszcze jestem przed 30. Patrzcie tego ksardupę, co zrobi teraz, nie? To taki mały film, bo coś ma nie tak z tą grą i te filmiki takie małe są. O, i co? Pokonany? I what now? Aha, tam muszę jeszcze się wrócić. Z tego co pamiętam. Czyli tak, Sardupa się steleportował, skorzystał z sytuacji i wchłonął całą moc tego smoka, czyli... Czyli możliwe, że w trójce będzie naczelnym skurwolem. To co się dzieje? Co to jest za wiksa? No nie no, grałem, zgrywam się, gadem Majo. Co to jest za miejsce? Czemu to się ciągnie w nieskończoność? Nie no, skończyło się. What? Czy ja powinienem tu wejść w ogóle, czy tak raczej nie powinienem tu wejść? Nie wiem, co tu się dzieje. Coś ta gra się tu chyba popsuła. O, myślałem, że ta krata już się nie otworzy. Nie wiem, co tu się dzieje. Dziwne to jest. Stary grach tak niestety jest, bo filmiki się nie skalują do rozdzielczości ekranu. To znaczy, to można w konfigu jakoś zmienić. Ej, ale co tu się... Co tu się to... Mat! No dobra, no. Powrót na okręt. Wróg pokonany. Tym razem nie będę gnić pod skałami. Wracam na okręt. Ha, nie będzie tym razem gnić pod skałami, jak w jedynce. Padamy stąd, idziemy na okręt. Trzeba zrobić małe podsumowanko w ogóle tej gierki, bo mnie to ciekawi. 48 poziom. How much time? 51 godzin, o matko bosko. 52 godziny prawie. Bardzo długi run. Taki w sumie perfekcyjny ten run był, bo starałem się wszystko robić. Nie zrobiłem wszystkiego, ale... Hey Diego, what are you doing here? Hey. Ja dalej wnioskuję o podsumowanie ilości śmierci. Jak policzysz ze wszystkich streamów, to spoko. Już po wszystkim. Możemy się stąd wynosić. No, popatrzcie tylko. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jak do diaska udało ci się przez to przejść? Pewnie miałem szczęście. Skoro tak twierdzi. Co zamierzasz robić dalej? Dobre pytanie. Na początek chyba wrócę do Korinth. No chyba ci się to nie uda. A może po prostu przejmę interes Bromora? W tym fachu zawsze są jakieś pieniądze. Uczciwe pieniądze. Bromor jest z właścicielem burdelu. I wynośmy się stąd wreszcie. Takie teksty, ale potem wiedźmy. Myślałem, że to jaszczur, a to Milton. Milton jest reptalianem. To już koniec.
Świetnie. Świątynia straciła teraz swoją moc. Powiesz mi, jak ty to robisz? Cholera, sam nie wiem. Czy my nigdy nie zaznamy spokoju? Ino z świadkiem, zasłużyliśmy na odpoczynek. A niech cię, Marudo. Myślę, że na początek przyda ci się trochę snu. Idź do kapitana i każ mu podnosić kotwicę. Dobrze, Milton. Tak właśnie zrobię. Co te tekstury tutaj tak się... Jak to mówię, bugi to są tylko podczas beta testów. Po wydaniu gry to są już tylko features. Nie słyszałem takiej teorii, ale dobra jest. Mój ból głowy nagle ustąpił. Jak to zrobiłeś? Pokonałem nieprzyjaciela. To musiało być coś naprawdę potężnego. Co dokładnie? Smok ożywieniec. Mam nadzieję, że coś takiego już nigdy się nie powtórzy. Na całym świecie nie ma tyle ziela, ile mam teraz ochotę wypalić. A papie pobun. No to nie traćmy czasu. Idź do kapitana i każ mu podnosić kotwicę. Co zamierzasz teraz zrobić? Może osiądę gdzieś na wsi i zostanę rolnikiem. Dość już na bojaczki. Osiądę na wsi i zostanę rolnikiem. No nie, no gościu ma pomysł na życie. Ej, ale kurki karmi dźwięki to fajna sprawa. Hej. Nie wiem, nie robiłem tego jeszcze nigdy, ale chyba będę robił niedługo. Możemy ruszać. Nieprzyjaciel został pokonany. Świetnie. W takim razie każ kapitanowi podnosić kotwicę. Ale zabierzesz mnie na kontynent, prawda? Oczywiście. Korinis jakoś sobie poradzi bez ciebie. A potem mogę złożyć niezapowiedzianą wizytę naszemu królowi. Długo czekałem na taką okazję. Jak myślisz? Cierpliwość chyba zasługuje na nagrodę. Cierpliwość i odpowiednio mocne argumenty. No właśnie. Nieraz kogut go nie widziałem. Tym razem nie obejdzie się bez rozruby. Walka u twojego boku to prawdziwy zaszczyt. Mam nadzieję, że mógłby ktoś to zilustrować. Kiedyś skrzyżują. Miyagi, planujesz grać w Gothic 3 na streamie? Tak, Miyagi, planuję grać w Gothic 3 na streamie, ale tak za 5 lat. Nie no, żartuję. Nie, chciałbym zagrać. Chciałbym zagrać, naprawdę. I myślę, że do tego dojdzie. Kiedy jutro? Nie, jutro nie, 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 nie. Hollow Knighta skończymy. Tego takiego pamperka 2D. Z umiejętnością pijanego rodzyna. Na razie przerwa, no pewnie, że tak. Gothic 1 też, po jedynce też musiała być przerwa. I nie wiem, czy trójkę od razu wezmę na tapetę, czy to będzie Arkania, czy może Rizenik jakiś. Wszystko jest możliwe. Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Ej, z Gordem pogadam, to jest mój ziomek stary jeszcze, nie? Zostałeś na statku. Jasne. Pomyśl, co by było, gdybyś go nie zastał po powrocie. Co będzie dalej? Pewnie nic. Zamierzam wrócić do domu. Ty nie masz domu. Do domu? Czyli dokąd? Nie wiedziałem. Nie wiem, o co chodzi, tylko tak fajnie na te błędy się patrzyło. Mam lepszą propozycję. Poszukajmy jakiejś tawerny i urżnijmy się do nieprzytomności. Może. No, chłopie, wyluzuj. Już po wszystkim. Nie mamy tu już nic do roboty. Każ kapitanowi podnosić kotwicę. Hej, ty. Wróg został pokonany. Wcale mnie to nie dziwi. To jak? Możemy już odbijać od brzegu? O, skończyłem grę. Patrz, jak się zaczaił. Pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Xardas. Co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła.
a ja przejąłem całą jego moc. GG, yeah. Odkąd opuściłem krąg ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. Kotwica w górę! A więc służysz teraz Bogu? Xardas, tego stary, nie? Jestem bardziej posłuszny Beliarowi niż ty Inosowi. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną. Jedno wszakże jest pewne. Jeszcze się spotkamy. No Zeniu, no idealnie. Idealnie. Także. Wspaniale. Tutaj dwóch gości robiło tekstury, nie? Te stare gry to mnie zadziwiają. Teraz takie tekstury do gry robi 300 osób, nie? W końcu z tym lagiem kinektowym mi się udało timing dobry zrobić. No. I to jest w ogóle muza z tego, z Trójki. Taka już, to jest motyw z Trójki. Bo w ogóle Noc Kurka nie wyszedł jakoś mega wcześniej od Trójki. Zaraz muszę, zweryfikujemy to. Oni chyba, właśnie, jak oni robili Noc Kruka, jak, to oni już pracowali nad Trójką. I've come to talk with you again. Miyagi, dobrej nocy ci życzę. I to jak, czwartek 22:30? Wstępnie. Oj, Shogo Gaming, siemanko w ogóle. Nie, nie, Gotika 3 nie walimy od razu bezpośrednio. Nie, nie. Hollow Knight. No nie no, 3 lata przed Gothiciem Trójką wyszedł. Ale motyw już z Trójki. Teraz coś dynamiczniejszego. Hologramie, po hologramie. Ale holograma jeszcze będziemy trochę grali, bo tam jeszcze gry trochę zostało. Po hologramie myślałem o Metal Gear Solid 1C. Kurde, ale może przed hologramem, może... Może Rage'a, dwójkę? Nie wiem. Będzie niespodzianka jutro. Nie, teraz koniec. Koniec, kończymy. Jesteśmy przeciążeni. Musimy wyrzucić za burtę część złota. Łapy precz od złota. Słuchaj, lepiej będzie, jeśli... Nie ma mowy, w żadnym wypadku. Podobno przegrywamy tę wojnę z orkami, tak? I co z tego? Pomyśl jeszcze nad Aleksem. No, to jest dobra propozycja. Tyle złota. Złoto zostaje na pokładzie. Co nam po złocie, skoro zatoniemy przy pierwszym silniejszym podmuchu? Morze jest przecież spokojne. Tak, chwilowo. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Okej, okay, mamy to. Wiem, że jest Eleksik jest podobny do Goticza. To wiem. Ja to wiem.
No koniec, koniec. Wcześniej spać pójdziemy, bardzo fajnie. Okej, dobra. Macie kogoś do rajda? Jeszcze zrajdujemy kogoś. A kogoś macie do rajda? Miłej nocki, no oczywiście, Santi Grubinie. Miłej nocki, tobie też życzę bardzo. Cudi jest. A Cudi gra w tego? Słyszałem w Dungeon Siege'a. Dobra, jedziemy do Cudiego. A Kiszony w co gra? Ori. NKJ, ja uciekam, bo jutro praca, to cześć wszystkim. No siemanko, NKJ, to nie wiem, Cudi albo Kiszony, nie wiem. Zeni stawia na Cudiego. Chyba Cudi. Kiszony ma tam dużo ludzików, a Cudi ma mało ludzików. Cudi, nie? No to poznasz, Cudi gra w Dungeon Siege'a. No, Dungeon Siege jest podobny do Gothica, nie? Ona jest mega podobna, ta gra. Dobra, muszę tu ogarnąć sobie. Muszę jakiś lepszy sposób na te rajdy. Albo zrobimy tak. O, tak. Wyjdziemy sobie stąd. I tu sobie... God damn Mayo, dobranoc, dobrej nocy ci życzę. Dzięki bardzo za obecność na streamku. I do zobaczenia na następnych streamkach. O ile cię interesuje cokolwiek innego niż Gothic. Oczywiście, na pewno, jasne. Dobra, ja wam dziękuję bardzo za obecność dzisiaj i na całym tym longplayu z Gothica. Bardzo wam dziękuję, że jesteście tutaj na streamkach. Dzięki za wsparcie. Dobrej nocy.